and technology. We compare ourselves to everyone else. What do you think you're supposed to be? If patience is so overrated and every day is what you make it, then what are we still waiting? Hej, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Mamy czwartek i na dobrą sprawę przez ostatnie dni macie taki daily vlog. Codzienne vlogi, tylko że dzisiaj o 17, w czwartek, 7 listopada, sierpnia chciałam powiedzieć, wejdzie z tych ostatnich dwóch dni, no a dzisiaj nagrywam kolejnego, tylko że też będzie z kilku dni. Jak widzicie, jesteśmy w samochodzie i wszyscy, bo tam jest Luna, tutaj młoda. A dlaczego jedziemy w samochodzie? A dlatego, że jedziemy na cały weekend do moich rodziców. Bartek ma cały weekend wolny, dzisiaj ma wolne, dlatego jedziemy, a jutro ma na rano, więc po prostu stamtąd pojedzie, żaden to dla niego problem, po prostu go wypuszczę. A więc jedziemy do moich rodziców spędzić z nimi czas, bo no, dawno się nie widzieliśmy, w sensie na urodzinach małej, ale też nie było to za długo z przyczyn losowych. Zobaczymy, co będziemy robić głównie z małą u moich rodziców, pewnie jakiś spacerek, myślę, że pojedziemy do mojej babci na pewno, do dziadka. No, spędzimy czas z rodzicami. Hania ma jutro zrobić mi paznokcie, bo moje paznokcie są w strasznym stanie. Naprawdę, w strasznym stanie. Chociaż ta ręka jeszcze jest znośna, ale ta druga to po prostu masakra. Paznokcie naturalne po prostu nie wytrzymały. No, będziemy robić paznokietki i myślę, że jeszcze tak przed świętami zrobimy French. A już na święta jestem umówiona do Julki. Dawno też nie byłam u niej tak na paznokciach, bo po prostu finansowo, już wiecie dlaczego, nie byłam w stanie ogarnąć sobie tych paznokci, ale już w grudniu jestem zapisana na paznokcie, jeszcze tylko do fryzjera muszę się umówić, żeby zabukować termin, wiecie o co chodzi, no bo przedświąteczny czas jest masakryczny pod względem umówienia się do kogokolwiek. Dlatego muszę się chyba umówić do fryzjerki, żeby po prostu podciągnąć ten blond tak bardzo, bardzo wysoko, nie? Żeby było więcej tego blondu niż tego brązu, co mam aktualnie. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu i zapraszam do oglądania. A tak jak widzieliście przed wyjazdem, robiłam nam kawę z przyprawą, więc jest taka świąteczna troszeczkę, można powiedzieć. Kawa na drogę się zawsze przyda. Oh, you never know what tomorrow holds, so fall in love and hold them close and call a friend you haven't seen since who knows when. Well, the earth will spin and grass will grow, so say all the things you usually don't. It's beautiful but inevitable, we're all gonna go and you never know when. We all lose sleep. Dojechaliśmy jakiś czas temu do moich rodziców. Moja mama jeszcze w pracy, ale niedługo będzie kończyć i będzie wracać do domu. Jestem w moim pokoju. Tak jak widzicie, osoby, które oglądały mnie za czasów jeszcze, jak tutaj mieszkałam, no to mogłam sobie przypomnieć. No troszeczkę się tutaj zmieniło. Ściana, jak widać, no jest bardzo, bardzo w kiepskim stanie. Tak? I to przez ciebie. Przez ciebie jest taka kiepska ta ściana. Jeszcze czekoladkę? Aurorka mi zniszczyła tą ścianę, powyrywała. Bo ja robiłam ją z kartek, to są zwykłe kartki, no i taśma dwustronna. Nie. No ale cóż, moje stare pamiętniki, kalendarze w sumie. Tu mamy jeden. Tutaj jeszcze z Biedronki. Ten piękny. Wspomnienia. Witam Was bardzo serdecznie w piątek. Ja właśnie idę spacerkiem.
spacerkiem, oczywiście z małą i z wózkiem. Do mojej babci. Martek w pracy, więc ja idę się spotkać z babcią, posiedzieć i poczekać po prostu, aż Martek wróci, chociaż jeszcze trochę godzinek mu zostało. O, jakoś nam musi minąć ten dzień. Heart breaks and just dreams that we're too scared to chase and make reality. Move past closed doors, find out what they're closed for. I hear time will tell you everything. Oni wam, że przyjemnie się chodzi po ulicach, ścieżkach, którymi chodziło się jako dzieciak. Ze szkoły do szkoły, na spacery, z koleżankami, samemu. No ogólnie za dzieciakami jest to mega po prostu przyjemne iść z dzieckiem swoim, już dwulatkiem. No, cudowne uczucie. Nie wiem, czy wy też tak macie, jak wracacie w takie rodzinne strony, ale mi po prostu jest bardzo przyjemnie i kocham nawet sobie po prostu spacerować po tych samych ścieżkach. Tutaj na przykład kiedyś nie było płotu, i bawiliśmy się w berka i nie było to tak bardzo zarośnięte. W berka wchowanego, chodziliśmy tutaj właśnie z klasą. Przed chwilą wyszłam od babci, gdzie wracamy do domku. Jest godzina 13. 6, 7, no ale powiedzmy, godzina 13. Ja byłam u babci 10.30 albo 10. Coś takiego, no powiedzmy 10.30 byłam u babci. Mała potem zasnęła, dosłownie jak w żłobku. O 11 zasnęła, o 13 się obudziła. No, wracam do domku, odgrzewam zupę i jemy obiad. Potem będziemy jechać do dziadka. No i Hania będzie mi dzisiaj robić paznokcie. Przyjeżdża robić mi paznokcie, więc jakoś minie fajnie ten dzień. Ale pogadałam z babcią, posiedziałam. Wiem, że babcia prawdopodobnie to ogląda. No. Więc posiedziałyśmy, porozmawiałyśmy o rzucie, o wszystkim. A teraz czas wracać na obiad. Oh, you never know what tomorrow holds, so fall in love and hold. Mamy sobotę. Wczoraj Hania mi zrobiła paznokietki. Ręczyk, tak jak widzicie. Więc jest ładnie, elegancko, prosto. Basicowo. A ja jestem sama w samochodzie. Jadę do koleżanki, ponieważ urodziła dziecko, dlatego idę się na chwilę z nimi zobaczyć, z nią i z dzidziusiem, a potem wracam i będziemy dalej ogarniać różne sprawy. Też planujemy zakupy, trzeba zrobić zakupy spożywcze, więc będziemy jechać na pewno do Lidla w Żyrardowie. No, coś innego. Inny sklep, więc mam nadzieję, że jakoś to ogarniemy. No ale poniedziałek jest wszystko pozamykane, dlatego będzie trzeba to jakoś ogarnąć i trzeba zrobić zakupy, bo po prostu nie będzie co jeść. Grass will grow, so say all the things you usually don't. It's beautiful, but inevitable. We're all gonna go, and you never know when. Sing along at the top of your lungs, cause you didn't know. It's never. Jesteśmy na zakupach. Muszę odłożyć sukienkę, bo jednak jej nie biorę. Czekam na mamę i Hanie. Bartek wyszedł ze sklepu, a ja kupiłam kubek. Znaczy, Bartek mi kupił kubek.
little ghosts and dreams run through this town like rivers roll. Jest niedziela, wszystko zapakowane. Wystarczy tylko wziąć kwiaty i małą i jechać do domu na dwa samochody. No, będę ja za kierownicą Hyundai'a. Też dla mnie to żaden problem. Jesteśmy już w domu. Dojechaliśmy, tak? Cali i zdrowi. I pokażę wam, co kupiliśmy. Ale nie wszystko wam pokażę. Ponieważ są to rzeczy świąteczne. Większość to jest rzeczy świąteczne. Dosłownie jedną rzecz dla siebie wam pokażę i jedną rzecz dla Bartka. Idą jeszcze buty z CCC, więc to też wam pokażę, ale to już w kolejnym vlogu, na spokojnie. Co, kochanie? Pieski na dworzu? Więc tak, nie pokażę wam tych rzeczy świątecznych. To będzie dopiero w grudniu. Zostawię was w takiej niepewności, co żeśmy pokupowali. Mama mi kupiła, że tak powiem, tą kurtkę w rozmiarze M. Tą, którą przymierzałam na ostatnim vlogu. Więc mam ją. Chociaż i tak bym sama kupiła, ale mama zrobiła mi tą przyjemność, że kupiła mi. A Bartek kupił sobie takie buty w Kiku w rozmiarze 45, bo taki nosi. Tylko tak, te buty, tak jak widzicie, o, to są, wiecie, lekko ocieplane tu, więc są idealne. Tylko tak, te buty są do autobusu, jako do kierowcy. Jako kierowca potrzebuje po prostu miękkich butów, a w szmaciakach po prostu nie będzie chodził, wiecie, zimą, a w tych nie straszne, żeby po prostu wyszedł na dwór, w śnieg czy coś takiego, a się po prostu wyginają, tak jak widzicie, nie? Więc one są po prostu miękkie, a idą mu takie bardziej, wiecie, ocieplane, porządniejsze buty. 75 zł. No, no dole, tutaj. Więc nie jest to tak źle. Będzie miał dwie pary butów i obie czarne i obie do siebie bardzo podobne, tylko że tamte aż tak bardzo fajnie się nie wyginają. Za to moje tak, ale... No, zobaczycie, jak przyjdą i wam pokażę, o co mi konkretnie chodzi. Chociaż w ostatnim vlogu o tym mówiłam. Zmontowałam praktycznie całego vloga i zauważyłam, że nie wytłumaczyłam, o co chodzi z Seatem. Dlaczego wracaliśmy na dwa samochody itd., itd. Więc razem z Kawą i Aurorką, która tam sobie chodzi i się bawi, wytłumaczę, o co konkretnie chodzi. Kupiliśmy samochód, nie za dużą kwotę, ale tylko dlatego, że to jest samochód mojego dziadka. W sumie to był. Służył mu przez wiele lat, a nam jest potrzebny samochód. Jak wiecie, ja jeżdżę Hyundaiem, który jest teoretycznie samochodem Bartka, ale ja nim jeżdżę dla bezpieczeństwa. Bartek nie chce, żebym miał jakieś problemy na drodze czy cokolwiek, szczególnie, że ja głównie jeżdżę z małą. Ja ją zawożę do żłobka, jeżdżę, wiecie, w różne miejsca. Dlatego ja powinnam mieć dobry samochód. Bartek nie chce, żebym się po prostu, wiecie, martwiła o to, czy zaraz się samochód zepsuje, że nie odpali, że coś i ja będę miała problem. A potrzebowaliśmy po prostu samochód, a mój dziadek już coraz mniej jeździł i już nie potrzebował tego samochodu, to nam go po prostu sprzedał. A dlaczego potrzebujemy samochodu? Może się zastanawiacie dlaczego, no bo ja jeszcze Hyundai'em, a Bartek miał Forda. I tak, ten Ford nadal jest. Tylko sprawa z Fordem jest taka, że nie wiadomo, czy, co mu odwali w pewnym momencie. Czy on w ogóle przegląd przejdzie, który pewnie ma jakoś za niedługo, albo w nowym roku. Nie jestem w 100% pewna kiedy, bo ja się nie orientuję w tych samochodach i tak dalej. Ale nie wiadomo, czy po prostu przejdzie przegląd, czy coś mu nie odwali na drodze, czy odpali, nie odpali. Koło, jak ci dzisiaj jest wesoło, jeśli jest ci dziś wesoło, w dłonie klasz. Liście. Mama nie wyrzuciła liści, wiesz? Wiemy, że to jest tak zwany zabytek, bo on jest bardzo stary. To jest chyba ta pierwsza wersja
coś takiego. Bartek mógł bardziej wytłumaczyć, ale oczywiście Bartek jest w pracy, więc tak ciężko się znowu zgrać, żeby coś on więcej powiedział, a ja bym chciała dzisiaj wstawić tego vloga, szczególnie, że już jest po prostu w całości zmontowane, to tylko po prostu chciałam dograć, wytłumaczyć, o co chodzi konkretnie, bo ja naprawdę nic nie powiedziałam na temat Ibizy, po prostu widzieliście przebitki tego samochodu i tak. Wiem, że ten vlog nie jest długi, bo ja montując tamtą część, którą już widzieliście, wyszło mi 13 minut, więc ten... Dzięki, kochanie. Więc ten vlog będzie miał no może 16-15 minut. Mam nadzieję, że Wam się miło oglądało tego vloga, mimo że po prostu jest krótki, ale dla równowagi, po prostu. Tak jak Wam wielokrotnie mówiłam, jak jestem u rodziców, to mało co nagrywam, tak na dobrą sprawę, ale naprawdę się starałam nagrywać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym vlogu już niedługo. Cześć!